Witam serdecznie w naszym dzisiejszym aceranku. Dzisiaj sięgamy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 12 i przeczytamy fragment, który jest zawarty pomiędzy 46 a 50 wersetem. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to są bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Taki oto dzisiaj ciekawy tekst mamy przed sobą. I zanim przejdziemy do meritum, do tematu, który chcę poruszyć jako najważniejszy, jeszcze w kwestii wyjaśnienia jedna bardzo ważna rzecz. Otóż często w komentarzach katolickich, zarówno w tych, które są w Bibliach, jak i te, które osobno gdzieś są drukowane, znajdziemy taką oto informację, że w tym miejscu zapisano, iż matka Jezusa przyszła z braćmi ciotecznymi. Fiu, fiu. Trzeba się było nieźle nagłówkować, żeby coś takiego wymyślić. Ale no cóż, mamy dzisiaj dostęp do oryginałów. No i możemy sprawdzić, jak się rzeczy mają. Co mówi nam tekst oryginalny? On mówi, że stanęli przed Jezusem, czy też wzywali Jezusa, adelfos. Adelfos. Adelfos to po prostu bracia, rodzeni bracia, a nie kuzyni. No ale może ktoś powie, że to kwestia komentarza, kwestia tłumaczenia, zrozumienia kontekstu kulturowego. Byłoby tak, gdyby nie jedna drobnostka. Otóż w liście do Kolosan 4:10 znajdujemy inne słowo. I to słowo brzmi anefios. A co ono oznacza? O zgrozo, ono oznacza kuzynów. A więc jeśli by to rzeczywiście byli kuzyni Pana Jezusa, no to użyto by tutaj słowa anefios. No ale jak na złość użyto słowa adelfos. Co to konkretnie znaczy? To znaczy, że Jezus miał braci, rodzonych braci. No ale ktoś powie, no ale kto ich urodził? Przecież Maria na zawsze dziewica, jak mówią katolicy. No jak mogła urodzić i być dalej dziewicą? A w ogóle to jak mogła urodzić, nie sypiając ze swoim mężem Józefem? No właśnie, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jeżeli jesteście katolikami, a słuchacie tego, a wiem, że dużo katolików słucha aceranków, no to sami sobie odpowiedzcie. Jak jest możliwe, że Jezus miał braci? Z nieba spadli? Po prostu Maria, matka Jezusa, urodziła tych jego braci. Zresztą Biblia tego w ogóle nie kryje, Nowy Testament wspomina braci Jezusa. Józef nie był takim malowanym mężem, tylko był normalnym człowiekiem. Wcale nie był staruszkiem, jak to chcą obrazki nam przedstawić, no bo jakoś trzeba usprawiedliwić to, że nie spali ze sobą. Był normalnym mężczyzną, zapewne starszym od swojej żony, bo to była norma, więc nic nie było w tym dziwnego. To, że Maria współżyła seksualnie ze swoim mężem, nie jest niczym dziwnym, no bo to by oznaczało, że nie wiem, seks jest czymś strasznym, złym, przeklętym. No w końcu Pan Bóg go wymyślił, to dlaczego miałby takim być? Więc po przeczytaniu tego fragmentu
i zrozumieniu go tak, jak został napisany, no w zasadzie można powiedzieć, że w głowach wielu ludzi wszystko powinno wrócić do normy. No a jeżeli już są tacy działacze Kościoła katolickiego, którzy nie chcą tego przyjąć wiadomości, no to cóż nam do tego? Nic nam do tego. Niektórzy po dziś dzień nie chcą przyjąć wiadomości, że jest prąd elektryczny. I co, żyją? No żyją. Więc pozwólmy również i takim ludziom żyć, tak jak chcą. Z taką informacją, oczywiście należało powiedzieć, z takim kłamstwem, w jakie zechcieli uwierzyć. Ale nie to jest naszym głównym przyczynkiem, dla którego przeczytaliśmy ten tekst. Jest tutaj bardzo ważna sprawa, o której warto dzisiaj powiedzieć. Dlaczego Matka Jezusa przyszła wraz z rodzeństwem Jezusa, chcąc z nim rozmówić się? Jakkolwiek byśmy nie przyjrzeli się temu tekstowi, to dojdziemy do wniosku, że ona miała jakieś słowo dla Jezusa i potrzebowała jego rodzeństwa, żeby go przekonać. Dlatego tak wielu ich przyszło. Co to mogło być? Czy to jakieś objawienie było od Boga? No gdyby tak było, to by nie potrzeba było aż tylu tam członków tej rodziny. Sprawa jest dosyć prosta, śmieszna po trosze, ale taka bardzo ludzka. Otóż Maria mieszkała w niewielkiej miejscowości. Nazaret to była dziura po prostu. To i dzisiaj jest dziura. Tam wszyscy się znali. I wszyscy komentowali wyczyny Jezusa. A wiecie, jacy są ludzie. Są złośliwi, są podli, zazdrośni, głupi. Tych mądrych, dobrych, świętych jest jak na lekarstwo. I wszystko, co czynił Jezus, było w tej mieścinie komentowane od rana do wieczora. No, to były takie newsy każdego dnia. Co kto przyjechał, no to oczywiście pytali go, co tam z Jezusem, co znowu nawyczyniał. No i musimy pamiętać, że w środku tego wszystkiego tkwiła ta rodzina. Tkwiła ta matka. Jeszcze póki żył ojciec, to prawdopodobnie panował nad tym wszystkim, co działo się w jego domu. No ale później jego zabrakło. Zapewne zmarł. No i Maria była w centrum uwagi. Z przekąsem to mówię oczywiście. Więc po co przyszli do Jezusa? No przyszli do Jezusa, chcieli mu powiedzieć, słuchaj, no trochę zacznij myśleć o rodzinie, trochę zacznij się zastanawiać, co mówisz, komu mówisz, gdzie to mówisz, bo ich rabin u mnie był i pisarz synagogi był u mnie i z Jerozolimy przysyłali i straż świątynna się pyta o ciebie co chwilę. No i kto to wytrzyma? No, czy zdajesz sobie sprawę, jak my żyjemy jako rodzina? Czy kiedyś w ogóle przyszło wam do głowy, że mógł być taki problem, że był taki problem w ogóle? Oczywiście, że był. Ludzie się nie zmieniają. Dzisiaj jest podobnie. Myślę, że ze strony Marii i jej pozostałych dzieci był to jakiś taki akt, nie powiedziałbym, że rozpaczy, ale taki akt pełen determinizmu. No, musimy coś zrobić po prostu z tą sytuacją. Coś musi się zmienić, bo nie wytrzymamy dalej jako rodzina. Maria nie rozumiała, kim jest Jezus. Tym bardziej uczniowie, niektórzy jego bracia byli uczniami, tym bardziej jego bracia nie rozumieli, kim jest ich brat przecież rodzony. No przecież z nim się wychowali. Jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, grali z nim w piłkę, biegali za sobą, no, kąpali się razem. No, trudno uwierzyć, że jeden z nich jest Mesjaszem. To naprawdę nie jest prosta sprawa. Oczywiście Maria była świadoma, że Jezus urodził się trochę inaczej niż pozostali synowie i to, jak Biblia mówi, przechowywała w swoim sercu. Ale ta ludzka natura, także w niej, przecież była też grzesznikiem, jak każdy inny człowiek.
ta ludzka natura, grzeszna natura, no, domagała się jakiegoś spokoju, pokoju, a tutaj niestety tak się nie działo, ponieważ ludzie, jak to ludzie, dokuczali. Czasami nawet z zazdrości, ponieważ niektórzy by też chcieli, tak jak Jezus, uzdrawiać i pewnie myśleli sobie, że gdyby oni to robili, to mieliby mnóstwo kasy, bo ludzie by płacili za to. I nie dziwcie się, że to mówię, ponieważ jak czytamy Dzieje Apostolskie, to dokładnie tak myślał Szymon Czarnoksiężnik. On właśnie chciał zarabiać na mocy, które jak mniemał, może otrzymać, którą może otrzymać od Ducha Świętego. Jezus był postrzegany przez niektórych ludzi trochę jak szalony. To prawda. Biblia mówi, że apostoł Paweł, kiedy staje przed królem Agryppą, postrzegany jak szaleniec. Kiedy przemawiał do Festusa w podobny sposób: Pawle, szalejesz, odebrało ci rozum. Jakże często ludzie, którzy naprawdę kochają Chrystusa, właśnie słyszą takie rzeczy. Jesteś fanatykiem? Nie liczysz się z opinią ludzi? Jak możesz tak funkcjonować? A co my, twoja rodzina na to? Przecież to wstyd dla rodziny. Przecież Jezus nie miał dyplomu jakiejkolwiek uczelni biblijnej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. To był zwykły, nawet nie stolarz, jak niektórzy chcą, ale dekarz, bo on po prostu wykonywał dachy. No, był specjalistą od budowy dachów. U Żydów to oczywiście nie oznaczało to, co u nas. W naszej kulturze człowiek pracy fizycznej niestety nie jest szanowany. Intelektualista jest szanowany, a im głupszy, tym bardziej szanowany. Natomiast u Żydów, jeżeli ktoś chciał być nauczycielem, to musiał mieć fach w ręku. I to był bonus, który Jezus posiadał. Ale faktem jest, Żydzi to podnosili, nigdzie się nie uczył. Kto jest jego nauczycielem? W domyśle chodziło to, kto go taki głupot nauczył, gdyby miał wykształcenie takie synagogalne, takie wykształcenie świątynne, o, to taki głupot by nie mówił. No cóż, świat, jak powiedziałem wcześniej, się nie zmienia. Ludzie, którzy idą za Chrystusem naprawdę, będą postrzegani jako szaleńcy, jako wariaci. Ci, którzy w szczególny sposób odbierają takie namaszczenie, pomazanie od Boga, no to są w ogóle już traktowani jak nienormalni, znienawidzeni, opluwani. Tak traktowano, jak już powiedziałem wcześniej, nie tylko Jezusa i Pawła, ale tak traktowano Lutra przecież, uważając, że coś mu się stało w głowę. W taki sposób był traktowany Wesley, no tutaj już więcej wiemy, bliżej naszych czasów, mamy wiele zapisków. Był uważany za wariata, za człowieka nienormalnego, ale przecież więcej było takich ludzi. Dlatego jeśli ktoś naprawdę chce kroczyć za Jezusem, to musi się liczyć z tym, że przylgnie do niego łatka fanatyka, przylgnie do niego łatka człowieka nienormalnego, człowieka, który nie umie się zachować, który nie wie, co należy powiedzieć, a czego nie należy mówić. Ludzie chcą mieć spokój. Słuchajcie, kościoły chcą mieć spokój. Chcą się spotykać, zjeść sobie ciasteczko, napić się kaweczki, herbateczki, posłuchać kazanka, pośpiewać piosneczki i mieć święty spokój. A tu wyskakuje jakiś szaleniec i mówi im, że idą do piekła. No jak myślicie, co oni zrobią? No po prostu, gdyby mogli, gdyby go sprali albo i zabili. No ale nie bardzo można, więc co robią? Zaczyna się społeczny, także kościelny ostracyzm. Zaczyna się, delikatnie mówiąc, przekonywanie tego człowieka, żeby się opamiętał, żeby się nawrócił. To jest dobre, słuchajcie. Żeby się nawrócił. Paweł też się miał nawrócić. Nie nawrócił się. Całe szczęście.
Pewnie i Jezusa przekonywali, żeby się nawrócił. No się nie nawrócił. Całe szczęście. Wszystkich przebudzeniowców namawiano, żeby się nawrócili. Jest tylko jedno pytanie. Na co się mieli nawrócić? Do kogo się mieli nawrócić? Skoro oni wszyscy szli za Chrystusem, to do kogo niby się mieli nawrócić? No, na to pytanie już za bardzo czasami nie ma odpowiedzi, bo nawet ci, którzy tego oczekują, tego nawrócenia, sami nie bardzo wiedzą, do czego mieliby się ci ludzie nawrócić. Bo sobie tak naprawdę zdają sprawę z tego, że siedzą, przepraszam za określenie, ale siedzą w takim posłodzonym szambie, ale boją się cokolwiek powiedzieć. Boją się komukolwiek zwrócić uwagę. Ale wiecie, tak się idzie do piekła, a nie do nieba. Dlatego ludzie, kochajmy szaleńców. Kochajmy wariatów, takich, którzy są całkowicie dla Pana Boga. Kochajmy ludzi szalonych, bo bez nich Kościół dawno by już umarł. Ja tak się czasami podśmiechuję sam do siebie i myślę sobie, że w jakimś sensie Pan Bóg jest szalony. No bo któż przy normalnych zmysłach chciałby mieć do czynienia z kimś takim jak my? No i niech to wystarczy za komentarz. Amen.